Cześćko, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną jest... W naszym kanale! Dobra, ze mną jest... Lena! Jest, jest Mateusz, który biedny będzie musiał teraz pucać, czy tam siedzieć na ziemi, a my sobie siedzimy w zamku. I co, na początek chcieliście się z nami przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco. Mówimy, parujemy się codziennie o godzinie 15. Tak, nie zapominamy o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Nie zapominajcie, odcinka. Tak jak mama. Ty codziennie zapominasz o dzwoneczku. Mówić o nim? No. Przepraszam, widzisz, dlatego właśnie potrzebuję ciebie, żebyś mi przypominała. Podajcie mojego Instagrama i na mojego TikToka, zapraszam na kanał do Leny. Ostatnio dzwoniłam ja do was, ale dużo osób mówiło, że nie odebrało, bo zastrzeżone, inne pisały, że nie mają Instagrama. Tak więc właśnie w tym momencie udostępnię numer telefonu. Ja miałam to przygotowane i co? Udostępnię na YouTubie i na Instagramie na relacji. Dobra, i mam nadzieję, że zadzwonią ludzie, wiecie, widzowie i widzowie nie jakieś wredne chamy. Będziemy się rozłaczyć, jakby co. A ja mam zadzwonić i nie załóżmy pójść. Chyba nie ma telefonu. Odbierz. Halo, hej. Dobrze, siedzimy sobie w zamku, a co tam? No fajnie, ja tu siedzę teraz. A co robisz? Jestem koleżanki ogólnie. A jak się nazywasz? Nadia, a ja Jessica. O, Lena cię poznała właśnie, że Nadia. A ja poznałam? No, Lena powiedziała, czy to Nadia? Rozmawiasz z Leną? Hejka. Hej Lena, hej, też to jestem. Masz może jakieś pytanka do nas? Co będziecie nagrywać? Kiedy będzie odcinek, znaczy? Ten odcinek będzie chyba jutro nawet z dzwonienia, powiem ci. Jesteście pierwsze, już widzę, że mam połączenia na poczcie głosowej i ktoś pisze do mnie SMS-y. Dobra, słuchajcie, chcecie może kogoś pozdrowić, bo chciałabym też dać jeszcze innym No. Maję. To my to również pozdrawiamy Maję i Oliwię i dziewczyny, żegnamy się z wami i próbujemy się łączyć z kimś innym. No hej. O, patrz, kolejny. Halo, hej. Nic nie słychać. Halo. Jezu, mój telefon szaleje. No ale co, kto to pisze? To są, że ktoś dzwoni cały czas. Jezu, mi się telefon zaraz zawiesi. Halo? Halo? Hej? Hej. Co tam? Kto mówi? Ale to ty dzwonisz. Ale kto mówi? Amanda. Dobra, Jezu, nie wierzę, bo nie poznałam matką. Nie, to ja spokojnie, Lena też jest ze mną. Hejka. Co tam, co robisz? Patrzę. A jak się piesek nazywa? Mika. O, to fajnie. Ile masz lat? 17. A jak się uczysz w szkole, dobrze? No dobrze, na razie mam tylko dwie jedynki, ale będę poprawiała. Uuu, no to poprawiaj, bo to początek roku szkolnego. Jezu, nie wiem, to odcięte. Dobra, masz może jakieś pytanka do mnie? Mam pytanie, czy byś miał przyjaciół z rodziny, to czy na przykład przyjdziesz sama, czy z Zeną, czy z Martin, czy z kamerami, czy nie, czy w ogóle? Znaczy, wiesz co, dla mnie kwestia przyjechania na rodzinę chciałabym sobie nagrać tam, jeżeli jest możliwość, ale myślę, że jeżeli by tam komuś przeszkadzało, to na pewno bym tych kamer tam nie wyjmowała, a znaczy kamery jednej, bo ja nie chodzę z całą ekipą, tylko z jedną kamerą. Jeżeli ktoś by tam nie chciał być na odcinku, to też zawsze można kogoś wymazać. No a przyjeżdżałabym z Leną i z Matim pewnie. No, widzisz, udało ci się, bo ten telefon cały czas, jak z tobą rozmawiam i rozmawiam jeszcze z jedną osobą, cały czas po prostu mi pika, zobaczysz na odcinku zresztą. Mnóstwo ludzi próbuje się teraz połączyć. Mam jeszcze pytanie, czy może chciałabyś kogoś pozdrowić? Ja mam pytanie, do jakiej klasy chodzisz? No, to dopiero do pierwszej. Chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Magdę i rodzinę i Również pozdrawiamy w takim razie i co? My się rozłączamy i próbujemy, dajemy szansę się połączyć innym. Dobra, jeszcze mam ostatnie pytanie. No, no. Czy pozdrowisz grupę Słoneczka Amandki? Pozdrawiam grupę Słoneczka Amandki i pozdrawiam również ciebie i do zobaczenia albo do usłyszenia. Pa! Pa! Ej, 147 wiadomości już. Może połączeń? Mhm. Tak, słucham. Co u ciebie? A dobrze wszystko, a co u ciebie? Też dobrze. Hej! Ile masz lat? 14. O. 17. No dobra, Lena powtarza numer z tamtego odcinka, Lena to już jest nudne. A powiedz mi, co teraz robisz? Lekcję zrobiłaś? Miałaś coś na zadanie? Ja tylko wiem, to właśnie z matematyki, tak, to nic. A zrobione zadania? Tak. A chciałabyś może kogoś pozdrowić? Chciałam bardzo pozdrowić tych, co oglądają i ciebie i Lenkę. My również ciebie pozdrawiamy. I no jak nie masz pytań, to my próbujemy łączyć się dalej, bo tutaj telefon cały wariuje. No to miłego dnia ci życzymy i co? I do usłyszenia. Nie, pa. Ja się tak stresuję, że ja prawie nic nie gadam. Halo. Halo. Cześć. Co tam? Hej. Dzwoniłeś, bo cię nie ma.
No, udało się, ale jest po prostu masakra. Od 7 minut mam już 240 połączeń. Co tam? Hejka! Co tam, co robisz? No właśnie, spotkaliśmy się z przyjaciółką i czekaliśmy, aż podasz numer i chciałeś zadzwonić. No to się udało, dziewczyny. A do jakiej klasy chodzisz? A macie może jakieś pytania? Ja do piątej. Haha, tak, Lenawca. Właśnie się popłakałam ze szczęścia. A macie może jakieś pytania do nas? Nie wiem, dlaczego to pytania? Ogólnie ja już z tobą pisałam na grupę, pamiętasz? O kurde, wie, tam dużo osób pisze, w ogóle, wiesz, strasznie z dużymi osobami tam gdzieś pisze, więc ciężko. Tam miałam spodnie, taki beżowy. Aha, aha, dobra, jak zamawiałaś to inaczej, to tak ludzi kojarzę, inaczej jak ktoś tam midzi po prostu pisze, wiesz. Boże, naprawdę, dziękuję. A nagrywasz odcinek? No, nagrywamy właśnie odcinek. Ciężko jest, bo nagrywamy jeszcze w zamku, to dzisiaj nagrywamy dużo. No, dzisiaj nagrywamy dużo, dzisiaj pracowity dzień taki. O Boże, naprawdę nie wierzyłam, że mi się uda od kogoś jakiejś sądy pojawy. Nie, no przesady, jestem zwykłą dziewczyną. No, ale bardzo ci dziękuję i powiedz mi, chciałabyś może kogoś pozdrowić? Tak, chciałabym pozdrowić naszą klasę siostrą. A z jakiego miasta? Ostrów Wielkopolski. O, z Ostrowa. No to my lecimy próbować dalej się z kimś połączyć, wiesz? To pa, pa i pozdrawiam was tam wszystkich. Dziękuję. No, pa dziewczyny. Pa, pa. Ej, już jest 356 wiadomości. Hej. 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 Co tam? Hej. Fajnie wszystko, spotkałam się z koleżankami. O, to super. Jesteście teraz razem? Tak, jesteśmy we trójkę. O, no to pozdrawiam całą trójkę. A jak się nazywacie? Ja się nazywam Zuzia, Nina i Amelka. O, to pozdrawiam Zuzię, Ninę i Amelkę. Dobra, a może chcecie kogoś pozdrowić? Rodzina. To my również pozdrawiamy rodzinę. Jak nie macie pytań, to ja wam życzę miłego dnia. Fajnie, że do mnie dodzwoniliście. I daję jeszcze tutaj szansę innym, żeby się... A ile masz lat? O, jeszcze Lena. 11. Do jakiej klasy chodzisz? Do piątej. Dobra, to nic dziewczyny, to was pozdrawiamy. Fajnie, że się udało dodzwonić, a ja tutaj próbuję połączyć się jeszcze z innymi. Dobra. No to pa i miłego dnia. Powodzenia w szkole. Pa. Pa. Boże, mi to din, din. Będzie się śnić po nocach. Halo! O Jezu, hej! Hej, co tam? Jezu, a nic, a u was? Dobrze, siedzimy sobie w zamku. Halo! Ej, co się stało? Co się stało? Mam normalnie 0000, tak jakbym nie gadała z nikim. I się rozłączyło. Kurczaki. No nic, czekamy na kolejne połączenie. Czekaj, 207, 8. Ej, ale to jest najgorsze, bo nikt nie umie się dodzwonić finalnie. To jest straszne już. Halo! Halo? Hej! Hej! Co tam? Hej! No udało ci się, bo to co się dzieje teraz z tym telefonem, to jest masakra po prostu. Halo? Ej, Mati, ty masz coś z tym telefonem. No czemu tak się dzieje? Patrz, tu normalnie czas mi leci i nie słychać. Wykładamy kartę raz jeszcze? Nie wiem. Wyskoczyło mi teraz błąd połączenia, także ja mogę zadzwonić. W ogóle jest łącze i nie ma sygnału. Może jest przeciążony numer albo coś takiego. Halo? Hej, no bo coś, chyba za dużo tych połączeń, wiesz? I coś się dzieje z telefonem. Co tam? A dobrze. Jak masz na imię? Emilia, to jest twoja przyjaciółka. No wiem. A ile masz lat? Jak oglądałam wasz odcinek, to mam 14, ale teraz mam 13. A chciałabyś może jeszcze kogoś pozdrowić? Tak. Chcę pozdrowić moją całą klasę i moją najlepszą przyjaciółkę Mirandę. O, pozdrawiamy również Mirandę i pozdrawiamy również twoją klasę i ciebie, Emilko. A teraz próbujemy dać szansę jeszcze innym, może komuś się jeszcze uda do nas dodzwonić. Dziękuję. No, proszę bardzo i pozdrawiamy cię i do usłyszenia. Pa! Ej, jakiś wykrzyknik ci się tu zrobił! Ej, czy iPhone może się zepsuć od czegoś takiego? Jak się zepsuje, to... Halo? Cześć! Hej! Hej, Lena! Hej, co tam? Patrz, znowu to samo, Mati. To przez to chyba, że jest za dużo tych połączeń. Nie wydaje mi się, że to była wina telefonu. Nie, za pewno nie jest wina telefonu. Bo tu prędzej mój by coś robił niż Mateusza. I w ogóle też ja odebrałam telefon w ogóle z innego numeru i nagle powiedziałam tylko halo i tu mi wskoczyło inne połączenie. Jako, a czekaj, dam teraz ponów, bo pojawił się błąd i ponowię do tej osoby. Dobra. Wiesz? Halo! Amanda? Hej, co tam? Jeszcze raz do ciebie dzwoni, ale nie mogę telefonić. Jezu, tutaj nawet już się ludzie dodzwaniali i nagle przerywało połączenie, więc masakra po prostu jest. Jak masz na imię, może? Weronika.
O, Weronika, a ile masz lat? 17. A tak poważnie? 12. 12. A chcesz może jeszcze kogoś pozdrowić na odcinku? Tak, babci i moją rodzinę. To pozdrawiamy również ciebie, dziękujemy za pozdrowienie i pozdrawiamy również całą rodzinkę. Dobra, mega dziękuję, że wybraliście. No dobra, to pa, pa i do usłyszenia. Hej. Co to pierdnął? Co to za pierdnięcie? Nie wiem, Karmela. Co ja? Mnie głowa boli, ja nie pierdnę. Głowa mnie boli. Halo. Halo. Hej, co tam? Dobrze. Jak masz na imię? Co to? Jak masz na imię? Dobrze, w zamku jest słabszy internet. Tak, znam. Bo mamy gumowe mury. Błąd połączenia w ogóle, błąd połączenia. Nawet ja nie mogę wykonać połączenia. Wiesz ile jest? 734. Jak wejdziesz w wiadomość, no, to pokazuje potem tutaj, ile masz nieodczytanych. Więc 750 plus 380. O matko, to już jest ponad 1000. Halo! Cześć! Jak masz na imię? Maja. Maja, cześć Maju. Powiedz mi, co tam porabiasz ciekawego? Szlak by to trafił, ej, oszaleję. Kurde, tak fajnie, że ktoś wybiera i tak jeszcze wiesz, się cieszy i... Tak. Pozdrawiamy cię, Maju, i bardzo cię przepraszam, ale to ta sieć, bo to nawet nie wina telefonu. Trzeba przeprosić wszystkich, którzy się dodzwonili. I nie mogli porozmawiać. To jest okropne. Halo? Halo? Hej. Hej, o mój Boże, nie wierzę. I co tam? Jak się nazywasz? Natalka. Cześć, Natalko, powiedz mi, co robisz ciekawego? Teraz akurat siedziałam i pisałam do ciebie na Instagramie, czy jeszcze można odebrać. No, próbuję, wiesz, ale bardzo ciężko jest cię dodzwonić i bardzo ciężko jest nawet utrzymać połączenie, bo po prostu łączę się z ludźmi i to mnie samo rozłącza. A kiedy będzie odcinek? Odcinek będzie chyba jutro, tak mi się wydaje, wiesz, z tych telefonów. Dobrze. A chciałabyś może kogoś pozdrowić na odcinku? Tak, pozdrawiam moją kuzynkę Nikolę. My również pozdrawiamy w takim razie Nikolę. Też chciała się połączyć, ale jej się nie udało. Dobra. Dobra, to pozdrawiamy ciebie i kuzynkę i może jeszcze jej się uda dodzwonić. To pa, pa. Dzięki, pa. Jak masz na imię? Tosia. O, ale masz ładne... Sorry, Tosiu. Zaraz popłaczę tutaj. Przepraszam cię, Tosiu. Masz bardzo ładne imię, chciałam ci powiedzieć. Halo. Halo. Hej. Jak masz na imię? Oliwia. O, cześć, Oliwia. Pozdrawiamy cię. Powiedz mi... Halo? Halo? Hej, jak masz na imię? Julia. Jeszcze nie wierzę. Cześć, Julia. Powiedz mi, czy ty masz może... Czy to jest jakieś zabronione słowo, czy ty masz może? Ale już się denerwuję. Halo, hej, jak masz na imię? Maja. Cześć Maja, rozmawialiśmy czy nie rozmawialiśmy dzisiaj? Nie, nie rozmawialiśmy. Jak się rozłączy, to się nie zdziw, bo to... Ej, aż mi przykro jest. Nie! Wyrzucę ten telefon. Ej, no ale dlaczego tak się dzieje? Hej, powiedz mi, jak masz na imię? Julka. Cześć, Julka. Ja się chciałam cię zadać, czy masz może jakieś dla nas pytanka? To samo jest. To samo. Boże, ale jestem zła, ale mnie ten odcinek zdenerwował na maksa. Połączenie nieudane. Panów. Przepraszam kogoś z końcówką 235. Nie wiem, kim byłaś. Rozmawialiśmy, więc byłaś albo Tosią, albo Mają, albo Julką. No nic, myślę, że odcinek dobiegnie końca. Chciałabym, żeby jeszcze jednej osobie chociaż się udało porozmawiać. Ale myślę, że... O, hej! Jak masz na imię? Zuzia. Cześć Zuzia, ja się chciałam cię zapytać, masz może jakieś pytania do mnie? Dobra, tak więc kochani, ja bym bardzo chciała was przeprosić, bo nie sądziłam, że odcinek będzie tak wyglądał. Fajnie, że niektórym osobom się udało dodzwonić i nawet udało się porozmawiać dłużej niż minutę z kilkoma osobami, ale cała ta reszta, aż mi było przykro, kiedy rozłączało, bo ja się czułam tak, że wiecie, ktoś odbiera i tak jak ja bym was rozłączyła. Ja was nie rozłączałam w żadnym wypadku, chciałam z wami porozmawiać. Nie udało się i myślę, że nie będziemy powtarzać serii, że to wy dzwońcie do mnie. Będziemy robić serię, że to ja dzwonię do was. Będę wybierać te numery i ja będę dzwonić, bo wolę, powiedzmy, ja tam posiedzieć i posłuchać poczty głosowej waszej i się mam nagrywać na głosówki i starać się dodzwonić, niż chyba siedzieć i jak już się uda wam dodzwonić, żeby przerywało połączenie. Połączeń było bardzo dużo. Chciałabym pozdrowić wszystkich, z którymi dzisiaj miałam okazję rozmawiać i z którymi nie miałam okazji porozmawiać. I chciałabym pozdrowić oczywiście jeszcze 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiamy 5 osób. A jeżeli ty chciałbyś, bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, to skomentuj ten film, a być może w kolejnym odcinku wybiorę właśnie ciebie. A w dzisiejszym
dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Maję. Chciałabym pozdrowić jeszcze... Siemano, siemano, jestem Róża. Chciałabym pozdrowić Lenę Kempę. Również chciałabym pozdrowić Kingę, Tosię i Mirkę. Oraz na koniec chciałabym pozdrowić Judytę Ptaszek. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają i jeżeli rozmawialiście ze mną, to oczywiście piszcie w komentarzu, zostawiajcie łapki w górę. Pamiętam o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco. Wpadamy na kanał do Lenki, która tu już leży zmęczona. I widzimy się jutro, pa! Pa!